Jest to dla nas przerażające, co się wydarzyło u naszych sąsiadów. Nikt się tego nie spodziewał, mimo że były takie informacje wcześniej z jakiegoś tam wywiadów, że coś takiego może się wydarzyć, to nikt w to tak naprawdę nie wierzył, nie braliśmy pod uwagę takiej skali. Myśleliśmy, że będzie może jakaś lekka eskalacja w Donbasie czy w Ługańsku, ale nikt nie spodziewał się, że po prostu Rosja zaatakuje na taką pełną skalę i ludność cywilną i że to będzie taki potężny problem. No, Polacy zawsze jakoś byli w miarę, wydaje mi się, blisko z Ukraińcami, no bo to najbliżsi nasi sąsiedzi, aczkolwiek no ja sam jestem zdziwiony skalą pomocy, która się w tym momencie w Polsce, jakoś obudziło się to polskie sumienie i po prostu wszyscy bardzo chętnie pomagają, mimo że uchodźców jest bardzo, bardzo dużo, to są przyjmowani w domach prywatnych, no nawet nie są jakieś inicjatywy bardzo rządowe, a właściwie pomoc prywatnych Polaków, rodziny polskie przyjmują pod swój dach Ukraińców z dziećmi, pomagają. To jest taka bezinteresowna po prostu pomoc sąsiadom. No, tak to wygląda. Jest olbrzymie zapotrzebowanie na taką pomoc. Ja już nie jeżdżę, nie jadę pierwszy raz, tylko jeżdżę od początku wybuchu tej wojny i tutaj przydaje się właściwie wszystko. We Lwowie jest ogrom ludzi, bardzo dużo potrzebujących, więc każda forma pomocy tak naprawdę jest tutaj potrzebna zarówno dla wojskowych, jak i dla ludności cywilnej, która próbuje się ewakuować ze Lwowa.